można było tam przemycić kilkoro dzieci i znalazłam się w szpitalu. Dzięki temu żyję. A jutro uczniowie klas 5 i 6 spotkają się z jedną z byłych więźniarek, Stanisławą Kruszewską. Kościół katolicki w Polsce po raz 50. obchodzi Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W parafiach odprawiane są modlitwy za dziennikarzy. Kościół powinien korzystać z mediów, mówi przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. W obecnym czasie trudno ograniczyć się tylko do tego przekazu słownego, takiego, z jakim mamy do czynienia w parafiach, które jest najważniejsze, ale ono zyskuje wielce, jeśli jest wsparte właśnie przez media. Ewangelia dociera do większej ilości ludzi i na pewno może w szczególności dotknąć tych, których trudno znaleźć w kościele. Co roku na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież przygotowuje specjalne orędzie. Tym razem było ono zatytułowane Komunikacja i Miłosierdzie. Owocne spotkanie. Tym razem chodzi nie tylko o zwykły przekaz Ewangelii, ale też i o pewne ukierunkowanie tej Ewangelii na miłosierdzie. Z jednej strony my sami jako grzesznicy wiemy, że potrzebujemy miłosierdzia, z drugiej strony też i ze względu na doznane miłosierdzie powinniśmy też się bardziej otwierać w kierunku tych, którzy są najsłabsi, którzy bardzo potrzebują naszego miłosierdzia jako odblasku tego światła, które idzie od samego Chrystusa. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ustanowił papież Paweł VI. Po raz pierwszy był on obchodzony 7 maja 1967 roku. Dzieło pomocy Ad Gentes świętuje 10. rocznicę powstania. Od początku swego istnienia dzięki ofiarności Polaków organizacja wspiera finansowo pracę religijną, socjalną i medyczną naszych misjonarzy. Centralne uroczystości rocznicowe odbyły się w Ełku. Ksiądz Zbigniew Sobolewski, dyrektor dzieła pomocy Ad Gentes, podkreśla, że co roku kierowana przez niego organizacja pomaga kilkuset misjonarzom. W ciągu całego dziesięciolecia zrealizowano prawie 1500 projektów. Dziś będzie okazja, aby za to wszystko podziękować, dodaje ksiądz Zbigniew Sobolewski. Pragniemy dziękować Panu Bogu za to wielkie dobro, które dokonało się za nasze misjonarki, misjonarzy, którzy w dalekich krajach pełnią posługę miłosierdzia. Na misjach działalność religijna jest powiązana z pomocą charytatywną, socjalną, edukacyjną i zdrowotną, mówi siostra Donata Krupa, pracująca w Kamerunie. Moja obecność nie zawęża się do osoby siostry zakonnej czy pielęgniarki, obejmuje większe obszary. Muszę być dla nich jednocześnie siostrą i matką, jednocześnie tą, która pokaże, jak trzeba pracować i oni się tego uczą. Centralne uroczystości jubileuszowe w Ełku rozpoczną się o godzinie 13:00 mszą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Odprawi ją biskup Jerzy Mazur. Po modlitwie rozpocznie się rodzinny festyn. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. O wychowaniu na wartościach katolickich i patriotycznych, w uczciwości i szlachetności mówił w homilii krajowy duszpasterz Sybiraków. Te wartości, wpajane przez rodziców i wychowawców, pozwoliły Polsce podnieść się z pożogi wojennej. Podczas mszy w kościele Świętego Krzyża w Warszawie ksiądz Zdzisław Banaś przypomniał wydarzenia sprzed 77 lat, kiedy to 17 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Armię Czerwoną. Jesteśmy świadkami fałszowania prawdy o wrześniu 1939 roku okupacji niemieckiej, sowieckiej. Dlatego tak bardzo trzeba je bronić i na nie budować naszą narodową tożsamość. Taki też jest program Związku Sybiraków, który wzywa do pamięci o zmarłych oraz nadziei przebaczenia dla żywych. Ksiądz Zdzisław Banaś powiedział też w homilii, że rozliczenie za krzywdy wyrządzone niewinnym, oszukanym i mordowanym należy zostawić Bożej sprawiedliwości. A na Jasnej Górze modlili się członkowie Solidarności. 34. ogólnopolska pielgrzymka ludzi pracy przebiegała pod hasłem Miłosierdzie przychodzi przez Maryję. Krajowy duszpasterz ludzi pracy, arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, mówiąc o intencjach modlitewnych, wskazał również na problem wolnych od pracy niedziel. Dzisiaj stoimy znowu przed tym wyzwaniem, żeby ograniczyć pracę w niedzielę. Chcemy się i o to modlić, prawda? Nie chodzi o to, żeby w ogóle nie, żeby jednak ktoś chleb mógł kupić, ale żeby to nie było tak jak w tej chwili, że
że niedziela nie jest jakoś należycie świętowana, szanowana, nie jest przeżywana w rodzinie, że są te grupy pracowników, które nie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej, więc myślę, że to jest dobry kierunek. Tegoroczna pielgrzymka przypada w 40. rocznicę Radomskiego Czerwca 1976 roku. Jednym z jej patronów był ksiądz Roman Kotlarz, nazywany męczennikiem Radomskiego Czerwca. Księdza Kotlarza wspominał w homilii biskup Piotr Turzyński z Radomia. Bardzo piękną i niezwykłą postacią Radomskiego Czerwca jest ksiądz Roman Kotlarz, który był solidarny z robotnikami, stał się głosem robotników, którym nie pozwalano mówić. Zapłacił za to najwyższą cenę. Zmarł z wycieńczenia, stając się męczennikiem Czerwca 76 roku. Pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę zainicjował w 1983 roku błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, obecnie patron Solidarności. Przez wiele lat pielgrzymowała z Solidarnością matka błogosławionego Marianna. W tegorocznej pielgrzymce udział wzięli członkowie rodziny księdza Popiełuszki. Siostra Teresa, bracia Józef i Stanisław z rodzinami, brata błogosławionego Alfreda Popiełuszko, wspomina pierwsze pielgrzymki. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak się rozszerzyła ta pielgrzymka. Przecież ksiądz Jerzy zaczyna od kilku osób. Musimy przecież nieść jego testament. Józef, mój mąż, 2 lata tego starszy od księdza Jerzego, oni się razem wychowywali. Chcemy prowadzić jego dalszy testament, gdzie zapraszają, tam jedziemy. Cieszymy się, że tyle ludzi pamięta o nim. Ta na pielgrzymce obecni byli również Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Roman Giedroyć, główny inspektor pracy. Agnieszka Lenartowicz-Łysik, społeczny doradca prezydenta RP, odczytała list prezydenta Dudy do pielgrzymów. Ma być smacznie, ale przede wszystkim zdrowo. Taki cel stawia sobie radomska Caritas, która rozpoczyna realizację programu dożywiania najmłodszych. Na symbolicznym żółtym talerzu znajdą się pieczywo, owoce i warzywa. Projektem objętych zostanie około 200 dzieci. Młodzi ludzie, którzy jedzą zbilansowane posiłki, mniej chorują, lepiej się uczą i łatwiej utrzymać im prawidłową wagę. Odpowiednia dieta to podstawa, przekonuje Anna Lis z radomskiej Caritas. Adresatami akcji Żółty Talerz są wszystkie maluchy, bez wyjątku. Kolega idzie na świetlicę, no to ja też pójdę zobaczyć, co tam jest. On może wziąć te chipsy, bo mama zapomniała obiadu kupić czy tam przygotować. I on weźmie te chipsy i zje te chipsy, ale tutaj przyjdzie i zobaczy, że o, fajne są kanapki na przykład. I mama, może byś mi zrobiła kanapkę, bo to nie jest dużo czasu. W ramach tego programu to żywianiem obejmiemy nasze dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej Caritas, ze świetlicy sióstr Charitek, Centrum Nauki Zabawy Bajka i podopiecznych pedagogów ulicy. Do programu przystąpiło 5 diecezjalnych Caritas w kraju, a skorzysta z niego, jak się szacuje, około 5000 dzieci. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Miasta coraz większą wagę przywiązują do prawidłowego oznakowania ulic i jego ujednolicenia. Niektóre wynajmują specjalistów, by opracowali specjalne znaki graficzne charakterystyczne dla całego miasta. Tak stało się na przykład w Sochaczewie, gdzie motywem przewodnim będzie klawisz fortepianu, mówi wiceburmistrz Sochaczewa Dariusz Dobrowolski. W systemie informacji miejskiej przewodnim elementem jest klawiatura fortepianowa i klawisze fortepianowe. I takie też elementy po prostu znajdą się na tablicach informacyjnych, na elementach oznakowania budynków, jak również przystankach autobusowych. Z prostej przyczyny, Fryderyk Chopin, Żelazowa Wola. Nie było potrzeby szukać dalej elementu, który mógłby zafunkcjonować w przestrzeni publicznej w mieście Sochaczewie. Promowałoby to nasze jakieś miasto w ten sposób? No na pewno dla Sochaczewa to by był plus, tym bardziej, że Chopin jest naszym patronem, u nas się urodził, mamy muzeum. Myślę, bardzo dobry pomysł. Wymiana oznakowania zostanie rozłożona na kilka lat. Może kosztować nawet ponad 2 miliony złotych, a miasto chce ponieść koszty, bo system łączy walory estetyczne, porządkujące i promocyjne. Pierwszą rocznicę utworzenia świętuje litewsko-polsko-ukraińska brygada. Brygada jest w trakcie osiągania pełnej gotowości operacyjnej, mówi major Wojciech Jakubczuk z sekcji wizyt i protokołów Wielonarodowej Brygady.
Mamy już obsadzone kluczowe stanowiska w dowództwie brygady i teraz szkolimy się intensywnie do głównego przedsięwzięcia, które będzie przeprowadzone pod koniec tego roku, czyli ćwiczenie certyfikujące brygadę i sprawdzające jej gotowość do dowodzenia pod oddziałami deklarowanymi do brygady przez poszczególne państwa ramowe. Misją brygady jest udział w operacjach wsparcia pokoju pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych bądź też pod auspicjami Unii Europejskiej. Po mszy w kościele garnizonowym w Lublinie zagrała orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych, a jutro część oficjalna uroczystości, które odbędą się na placu teatralnym w Lublinie. Wojskowe zakłady lotnicze Warszawa-Okęcie są gotowe do modernizacji samolotów szkolnych Orlik. Chodzi o 12 sztuk najstarszej wersji tych maszyn. Generał w stanie spoczynku Leszek Cwojdziński, który doradza zarządowi spółki, przekonuje, że proces unowocześnienia Orlików to prosty zabieg. Samoloty mogłyby być włączone w platformę służącą do szkolenia przyszłych pilotów F-16, gdyby w ich kabinach zamontowano nowoczesne urządzenia. Należałoby wprowadzić do platformy tej latającej, która będzie pierwszym samolotem, pewne udogodnienia. I tymi udogodnieniami jest dostosowanie architektury kabiny tego samolotu do architektury samolotu F-16. To dzieje się bardzo prosto. Wstawia się tam monitory, displeje wielofunkcyjne, które przekazują informacje o stanie samolotu, o stanie lotu, informacje o tym, co dzieje się na zewnątrz w przestrzeni powietrznej. Zakłady z Okęcia są gotowe do podjęcia prac przy wysłużonych Orlikach w każdej chwili. Generał Cwojdziński uważa, że to tylko kwestia decyzji kierownictwa resortu obrony. 12 Orlików w wersji TC-1, które skończyły swój resurs i żywot, w tej chwili znajdują się na konserwacji na lotnisku w Radomiu. Gdyby zapadła taka decyzja, można te samoloty przewieźć na Okęcie i powoli przystosowywać je do zmiany skrzydła, zmiany silnika i zmiany wyposażenia kabiny, tak aby płynnie mogły wejść do eksploatacji i zasilić tą flotę 16 samolotów w wersji TC-2, która już istnieje. Pytany o modernizację szkolnych maszyn wiceminister obrony Bartosz Kownacki nie potrafił na razie określić, jaka będzie decyzja w tej sprawie. Nie sądzę, żeby to było jakoś jedno z kluczowych zagadnień, którymi się zajmujemy. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to w planie, będzie wpisane modernizacji, czy nie. Czy akurat Orliki będą w przeciągu najbliższych 3 lat robione? Obecnie w Radomiu, w pułku szkolącym pilotów, znajdują się egzemplarze zmodernizowane przez WZL Warszawa-Okęcie w roku 2010. Kabiny samolotów zostały zmodyfikowane tak do tzw. wersji Garmin, czyli z nowoczesną awioniką. 3 lata temu wojskowi rozpoczęli analizę rynku dotyczącą modernizacji 12 najstarszych samolotów Orlik. 2 razy program był wpisywany w plan modernizacji technicznej armii. Jak do tej pory jednak bez ostatecznej decyzji. Na razie zakłady lotnicze z Okęcia opracowały więc wersję prototypową Orlika z nowoczesnym kokpitem. Akcja 22 pompki dla 22 weteranów dotarła do Polski i cieszy się coraz większą popularnością. Inicjatywa zrodziła się w Stanach Zjednoczonych, ma wspierać żołnierzy poszkodowanych w misjach bojowych. W naszym kraju zyskuje popularność m.in. dzięki mediom społecznościowym. Publicysta wojskowy Jarosław Rybak chwali akcję, bo dzięki niej opinia publiczna może się dowiedzieć, że także polscy żołnierze mają problemy po powrocie z misji. Na szczęście od kilku lat coraz głośniej jest o weteranach, o ich poświęceniu i też o ich problemach, więc bardzo dobrze, że ludzie o tym pamiętają. No ważne tylko, żeby akcja nie skończyła się na 22 pompkach, tylko żeby tak na co dzień pamiętać, że tym ludziom jesteśmy winni szacunek. Głównym celem akcji 22 pompki dla 22 weteranów jest zwrócenie uwagi na problemy żołnierzy związane z zespołem stresu pourazowego, czyli z tak zwanym PTSD. Dr Radosław Tworus, który w Wojskowym Instytucie Medycznym kieruje kliniką psychiatrii i stresu bojowego, przyznaje, że choroba ta dotyka około 10% polskich żołnierzy. Dodaje przy tym, że PTSD to istotny problem, ale nie najważniejszy. Udział w działaniach wojennych może skutkować szeregiem następstw i problemów zdrowotnych określanych przez nas jako zaburzenia adaptacyjne. To są właśnie te problemy domowe, zawodowe, czasami tłumione alkoholem, co powoduje dodatkowy problem. Zespół stresu pourazowego dotyka żołnierzy na całym świecie. Szacuje się, że w armii amerykańskiej cierpi na tę chorobę około 30% wojskowych. Akcja 22 pompki dla 22 weteranów została zapoczątkowana kilka lat temu za oceanem. Jej pomysłodawcę zainteresowały dane, które wskazują, że mniej więcej co godzinę żołnierz mający za sobą służbę na misji w Iraku czy w Afganistanie popełnia samobójstwo. Polacy chętniej spędzali wakacje w Polsce. 2 razy więcej osób niż rok temu rezerwowało wyjazdy krajowe w biurach podróży.
Według badań sondażu Agencji Badania Rynku i Opinii SW Research i Travelplanet.pl 19% turystów zrezygnowało w tym roku z wyjazdu za granicę z obawy przed zamachem terrorystycznym. Niecałe 70% respondentów spędzających wakacje w kraju wybrało Bałtyk. W porównaniu do wycieczek zagranicznych Polska jest tańsza o jakieś 1000 zł, mówi Jarosław Kałucki z serwisu Travelplanet.pl. W Polsce 1300 zł średni koszt pobytu, natomiast na wakacjach zagranicznych z biurem podróży ponad 2400 zł. 74% polskich turystów wyjeżdżających z biurami podróży za granicą wybiera standard all inclusive w Polsce to jest 4%. Ponad 40% klientów biur podróży wyjechało do Grecji. Na drugim miejscu jest Bułgaria z wynikiem 16%, dalej kolejno Hiszpania 14%, Turcja 8%, a do Włoch wyjechało zaledwie 4% badanych. Badanie przeprowadzano od 12 do 20 lipca na reprezentatywnej grupie ponad 1000 dorosłych osób, a użyto metody online Kawi. Dane o rezerwacjach pochodzą z serwisu travelplanet.pl. W Legnicy działa prawdopodobnie pierwsza w Polsce jadłodajnia, w której serwowane są potrawy wykonane wyłącznie na bazie 12-wiecznych przepisów. Dietetycy nie mają wątpliwości, to co oferuje szef kuchni jest zdrowsze od oferty większości barów szybkiej obsługi. Każdy, nawet najmniejszy dodatek do serwowanych tu potraw został dokładnie opisany ponad 800 lat temu przez Hildegardę z Bingen. Na analizę manuskryptów dr Alfreda Wolkowska poświęciła ćwierć wieku. Ona daje bardzo konkretne wskazówki, porządkuje produkty, które człowiek spożywa. I dzisiaj my potrafimy z tego już korzystać. Przygotowanie potraw również odbywa się według średniowiecznych receptur. Właśnie w tym tkwi tajemnica wyjątkowego smaku, uważa ksiądz profesor Bogusław Droszcz z Papieskiego Wydziału Teologicznego. Kalafiorowa zagęszczona z grysikiem orkiszon. Drugie dania, no to filet z piersi kurczaka w panierce orkiszowej. Bo właśnie starożytna odmiana orkiszu stanowi podstawę w menu świętej Hildegardy. Materiał przygotował Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Poznać i zrozumieć to cel, jaki stawia przed młodymi ludźmi Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Zadanie to ma ułatwić cykl wykładów zatytułowanych Sztuka jak bazuka. Przedmiotem dyskusji artystów i uczniów będzie m.in. postmodernizm i pop art. Twórczy dialog i jego efekty będą miały też praktyczne, szkolne zastosowanie. Zdobyta wiedza przyda się z pewnością nie tylko podczas obcowania ze sztuką, ale i w czasie egzaminu maturalnego, tak przekonuje Zbigniew Belowski, wicedyrektor elektrowni. Sztuka jak bazuka, więc bazuka jako symbol pewnego silnego uderzenia, silnego rażenia. To jest cykl 10 spotkań adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest prezentacja zjawisk kulturowych ważnych z punktu widzenia współczesnej sztuki, filozofii, literatury. Młodzi ludzie są otwarci na propozycje elektrowni. Ich zdaniem spotkania z artystami, wykłady i dyskusje pomogą im odbierać przekaz, rozumieć współczesne dzieła. Sądzę, że to jest trudne dla młodych ludzi, odbiór takiej sztuki. Dla nas przede wszystkim to jest trudne do zrozumienia i takie zajęcia myślę, że na pewno by nam pozwoliły je poznać trochę bardziej. Normalny nastolatek nie jest w stanie zrozumieć tak rozbieżnej sztuki, jaką właśnie jest sztuka współczesna. Wcześniej muzeum adresowało swoją ofertę do najmłodszych. Były już dobranocki w elektrowni i wakacyjne warsztaty bajkowe. Laureat ubiegłorocznego konkursu szopenowskiego Dmitrij Szyszkin wystąpił z recitalem na Warszawskim Uniwersytecie. Koncert rosyjskiego pianisty odbył się w ramach cyklu Chopin był z UW. Inicjatywa to upamiętnienie Fryderyka Chopina w roku 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Koncert Dmitrija Szyszkina odbył się w Auditorium Maximum, a nieopodal tego miejsca prawie 200 lat temu żył Fryderyk Chopin, największy absolwent UW, mówi pomysłodawca projektu Sławomir Sokołowski z Fundacji Universitatis Varsoviensis. 50 metrów stąd od Auditorium Maximum za Wydziałem Prawa jeszcze trzeba przejść UW i już schodzimy do drzwi, którym on kilka tysięcy razy przekraczał w swoim życiu. Dmitrij Szyszkin to laureat 6. miejsca ubiegłorocznego konkursu szopenowskiego. 24-latek to prawdziwy pianistyczny wirtuos, zauważa Tadeusz Deszkiewicz, prezes Polskiego Radia RDC, które transmitowało koncert. A już jako niespełna dwulatek potrafił wykonać takie drobne utwory. W wieku 3 lat dał swój pierwszy koncert, a z orkiestrą wystąpił 3 lata później, mając 6 lat. Rosjanin zagrał dwa nokturny, skerco bemol i
drugą sonatę fortepianową bemol, której częścią jest słynny marsz żałobny. Karol Darmoros, Polskie Radio. Patronat medialny nad cyklem Chopin był z UW sprawuje Polskie Radio. Piąty i ostatni koncert cyklu odbędzie się 6 listopada, a wtedy wystąpi Brytyjczyk Benjamin Grosvenor. Dziś kolejna odsłona 24 Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce. W tym roku nawiązuje ona do hasła, gdzie duch spotyka się z przestrzenią, świątynie, arcydzieła, pomniki. Zwiedzający mogli zobaczyć najbardziej unikatowe miejsca czy zabytki. W przedsięwzięciu wziął udział m.in. Sądecki Park Etnograficzny. Przewodnicy muzealni oprowadzali po bezcennych obiektach sakralnych trzech różnych wyznań. Wśród nich była XVIII-wieczna łemkowska cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Dymitira Męczennika. Przybliżał ją zwiedzającym Maria Teresa Maszczek. Części zasadnicze cerkwi to święte miejsce prezbiterium, nawa dla wiernych i początkowo kobiety były osobno w tak zwanym babińcu, a tu mężczyźni. Ikonostas jest urozmaicony, bo rzeczywiście z różnych epok. Dla mnie szczególnie wrażenie robi ta ikona świętego Mikołaja. Faktycznie jest różnica pomiędzy tą ikoną, tą oryginalną, a tymi ikonami domalowanymi w okresie późniejszym. Można usłyszeć, jak ta cerkiew się zmieniała. Te losy historii tutaj się odbiły i widać to bardzo dobrze. Czasami właśnie taka wizyta z przewodnikiem, który podkreśli te pewne różnice, jest bardziej wartościowsza niż czasami samo takie odwiedzenie świątyni. Podczas tegorocznej odsłony Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce zaplanowano w sumie 1500 wydarzeń w 500 miejscowościach. Blisko 100 wyjątkowych prac wieloletniego rektora Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych Konrada Jarockiego w Galerii Mia na dworcu głównym PKP we Wrocławiu. 90-letni autor sam przygotował całą ekspozycję i decydował o rozmieszczeniu obrazów. Jak mówi Magdalena Mielnicka, właścicielka galerii, zagospodarowana została każda, nawet najmniejsza ściana w pomieszczeniu, włącznie z niewielkim pokojem, który zazwyczaj służy za magazyn. Profesor łakomie i zazdrośnie chciał pokazać wszystkie swoje dzieci, bo tak to można nazwać. Każdego odstawionego obrazu żal, po prostu żal, bo on jest częścią nas, częścią naszej historii. Zaczęliśmy uzgadniać, czy stolik przy wejściu usuwamy i chłopak, który montował obrazy, mówi: nie, proszę, nie usuwajcie, bo będzie kolejna ściana do zawieszenia obrazu. A wystawa będzie czynna codziennie, aż do 8 października. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu magazynu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Poeta Jakub Kornhauser o obserwacji ptaków i pisaniu o nich wierszy. Doktor Monika Małkowska, krytyk sztuki, po historii nakryć głowy. A z radiowego archiwum fragment dystyngowanego kryminału Agaty Christie. To wszystko w audycji Kultura niecałkiem osobista, dziś o 23.10. Magda Mikołajczuk, zapraszam. Autopromocja. Minęła 23. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Wszyscy ranni w porannym wybuchu bomby na Manhattanie wyszli ze szpitali. Trwało ustalanie motywów i sprawców. Rosyjskie wybory Centralna Komisja Wyborcza uznała za zgodne z prawem. Były prezydent Francji Jacques Chirac został przewieziony do szpitala. Paulina Łukawska, zapraszam. Gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, zapewnia, że mieszkańcy miasta mogą czuć się bezpiecznie. W wyniku eksplozji na nowojorskim Manhattanie rannych zostało 29 osób. Na konferencji prasowej gubernator Andrew Cuomo poinformował, że na służbę zmobilizowano około 1000 dodatkowych funkcjonariuszy, którzy strzegą bezpieczeństwa na lotniskach, dworcach kolejowych i na stacjach metra. Zapewnił, że sprawcy wybuchu zostaną znalezieni i postawieni przed sądem. Gubernator zastrzegł, że śledztwo jest w początku. W początkowej fazie jednak można przedstawić wstępne ustalenia. Bomba eksplodująca w Nowym Jorku to oczywiście jest akt terrorystyczny, ale nie powiązany z międzynarodowym terroryzmem. Nie znaleźliśmy powiązań z tak zwanym państwem islamskim. Gubernator dodał, że wczorajszy wybuch w New Jersey nie był powiązany z dzisiejszym na Manhattanie. Do eksplozji doszło w modnej dzielnicy Chelsea, gdzie znajduje się wiele barów, restauracji i luksusowych apartamentowców.
Centralna Komisja Wyborcza uznała wybory parlamentarne za zgodne z prawem. W niedzielę Rosjanie wybierali 450 deputowanych Dumy Państwowej i przedstawicieli władz lokalnych w 39 regionach. W wyborach parlamentarnych wygrała jedna Rosja, a do Dumy Państwowej wejdą jeszcze Liberalno-Demokratyczna Partia Rosja, Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej i Sprawiedliwa Rosja. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Cząstkowe wyniki wyborów wskazują na zdecydowane zwycięstwo rządzącej partii Jedna Rosja. Na to ugrupowanie zagłosowało blisko 48% wyborców. Na drugim miejscu znalazła się partia Władimira Żylinowskiego, LDPR, na którą oddało swój głos prawie 17% uprawnionych. Na trzecim Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej z poparciem 16,5%, a na czwartym Sprawiedliwa Rosja popierana przez 6,5% głosów. Wyniki cząstkowe mogą ulec zmianie wraz z podliczaniem głosów w kolejnych obwodach wyborczych. Jednak podobne rezultaty wskazały także sondaże Exit Poll. Jak więc twierdzą eksperci, radykalnych zmian nie będzie. Jedynie LDPR i KPFR mogą zamienić się miejscami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były prezydent Francji Jacques Chirac został przewieziony do szpitala. Według lekarzy pacjent cierpi na infekcję płuc. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Jacques Chirac został przewieziony z Maroka, gdzie przebywał ze swoją żoną Bernadettą, do kliniki w Paryżu. Jego zięć, który poinformował o wydarzeniu prasę, stwierdził, że 84-letni były szef państwa francuskiego zostanie według wstępnych diagnoz hospitalizowany przez dłuższy czas. Może to potrwać od kilku do kilkunastu dni. Jacques Chirac w 2005 roku, a od opuszczenia Pałacu Elizejskiego w maju 2007 roku kilkakrotnie umieszczany był w szpitalu. Przed rokiem przyczyną pobytu w klinice było znaczne osłabienie. Już przed dwoma laty Bernadetta Chirac zapowiedziała, że jej mąż nie będzie publicznie zabierał głosu. Wspomniała wtedy, że cierpi on na chwilowe zaniki pamięci. Były prezydent był nieobecny na wiosnę tego roku w czasie inauguracji poświęconej mu wystawy w jednej ze stołecznych placówek muzealnych. Jacques Chirac poza działalnością polityczną w roli wieloletniego mera Paryża, a potem prezydenta Francji, znany był ze swojej pasji kolekcjonerskiej. Przede wszystkim interesowała go sztuka Azji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wojskowe zakłady lotnicze Warszawa-Okęcie gotowe do modernizacji samolotów szkolnych Orlik. Chodzi o 12 sztuk najstarszej wersji tych maszyn. Generał w stanie spoczynku Leszek Cwojdziński, który doradza zarządowi spółki, przekonuje, że proces unowocześniania Orlików to zabieg prosty. Samoloty mogłyby być włączone w platformę służącą do szkolenia przyszłych pilotów F-16, gdyby w kabinach zamontowano nowoczesne urządzenia. Należałoby wprowadzić do platformy tej latającej, która będzie pierwszym samolotem, pewne udogodnienia. I tymi udogodnieniami jest dostosowanie architektury kabiny tego samolotu do architektury samolotu F-16. To dzieje się bardzo prosto. Wstawia się tam monitory, displeje wielofunkcyjne, które przekazują informacje o stanie samolotu, o stanie lotu, informacje o tym, co dzieje się na zewnątrz w przestrzeni powietrznej. Zakłady z Okęcia są gotowe do modernizacji wysłużonych Orlików w każdej chwili. Generał Cwojdziński uważa, że to tylko kwestia decyzji kierownictwa resortu obrony. 12 Orlików w wersji TC-1, które skończyły swój resurs i żywot, w tej chwili znajdują się na konserwacji na lotnisku w Radomiu. Gdyby zapadła taka decyzja, można te samoloty przewieźć na Okęcie i powoli przystosowywać je do zmiany skrzydła, zmiany silnika i zmiany wyposażenia kabiny, tak aby płynnie mogły wejść do eksploatacji i zasilić tą flotę 16 samolotów w wersji TC-2, która już istnieje. Pytany o kwestię modernizacji samolotów szkolnych, wiceminister obrony Bartosz Kownacki nie potrafił na razie określić, jaka będzie w przyszłości decyzja w tej sprawie. Prognoza pogody. W nocy w północnej połowie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, miejscami opady. Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 9 w centrum i w Kotlinach Górskich, do 13 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni i wschodni. A jutro na południu Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 19 stopni Celsjusza, tylko na Pogórzu od 11 do 14. Wiatr słaby i umiarkowany północny oraz północno-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 23:06. Sport. W Polskim Radiu 24.
Filip Jastrzębski. Reprezentacja Polski nie zdołała utrzymać się w grupie światowej tenisowego Pucharu Davisa. W meczu barażowym o pozostanie w elicie biało-czerwoni przegrali z Niemcami 2-3. W decydującym pojedynku singlowym Hubert Hurkacz uległ w trzech setach Janowi Lenardowi Struffowi. Polak żałował, że nie udało mu się zdobyć zwycięskiego punktu. Miałem szansę przypieczętować zwycięstwo, zagrać swój najlepszy mecz, no ale to się nie udało. Mam tego oczywiście świadomość, że jestem w stanie wygrywać z takimi zawodnikami i że ten poziom jest naprawdę bardzo bliski. Następnym razem postaram się zagrać jeszcze lepiej i to na pewno doświadczenie, choć bardzo bolesne, mi pomoże. Serwis dzisiaj nie działa tak, jak chciałem, żeby działał i tak, jak wszyscy chcieli, więc no na pewno muszę nad nim troszeczkę popracować, żeby go ustabilizować i wtedy wszystko będzie działało tak, jak powinno. Wcześniej swój mecz z dużo wyżej notowanym rywalem, Florianem Majerem, wygrał Kamil Majchrzak. No nie mogłem wykorzystywać moje atuty. Na mączce się wychowywałem, całe życie trenowałem tylko na mączce, więc jest to na pewno moja atutowana wierzchnia. Natomiast oczywiście z biegiem lat będę starał się wchodzić coraz częściej na hardcore, żeby też tam odnosić sukcesy, nie tylko na mączce. Denerwował się, gdyż byłem świetnie dysponowany, byłem świetnie taktycznie przygotowany i po prostu nie wiedział, co robić. Doprowadziłem go do takiego stanu. Ławka mnie cały czas upewniała w tym i utwierdzała, że mam kontynuować tę grę, więc bałbym się nie kontynuować tej gry, więc nie chciałem podpadać chłopakom, więc zamknąłem ten mecz. Punkt dla reprezentacji Polski zdobyli również debliści Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. Porażka z Niemcami i spadek oznacza, że w przyszłym sezonie Polacy będą grać w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej. Legia Warszawa poniosła trzecią porażkę z rzędu. Dziś mistrz Polski przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3 w 9. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Do przerwy Zagłębie prowadziło 2-0 po golach Jarosława Jacha i Krzysztofa Janusa. Bramki Jakuba Czerwińskiego i Stevena Langilla dały Legii wyrównanie, jednak po samobójczym trafieniu Michała Pazdana to Zagłębie świętowało zwycięstwo. Trener miedziowych Piotr Stokowiec był bardzo zadowolony nie tylko z wygranej, ale też z poziomu spotkania. Były emocje, były bramki, były parady bramkarskie i grat goli. Myślę, że po to kibice przychodzą na stadion oglądać takie mecze. Wyszliśmy odważnie dwójką napastników, no i później zabrakło sił moim napastnikom, ale to już jest inna sprawa. Między innymi naszym celem jest słyszeć po każdym meczu od kibiców dzięki za walkę i dzisiaj tak było. Ktoś powie, że mieliśmy trochę szczęścia, ale myślę, że na to szczęście dzisiaj zapracowaliśmy i czujemy satysfakcję z tego, że zagraliśmy dobry mecz i po walce wywozimy stąd z trudnego terenu 3 punkty. Dla Besznika Hasiego był to ostatni mecz w roli trenera Legii. Od jutra jego obowiązki przejmie dotychczasowy asystent Aleksander Wukowicz. W drugim dzisiejszym spotkaniu Ekstraklasy Lechia Gdańsk wygrała z Lechem Poznań 2-0. Kolejusz prowadził od 35 minuty po golu Marcina Robaka. Wyrównał po chwili Marco Pajszao, a tuż przed końcem spotkania zwycięstwo Lechii zapewnił obrońca Lecha Maciej Wilusz, który wbił piłkę do własnej bramki. Pomocnik gdańskiego zespołu Sławomir Peszko chwalił rywali i podkreślał, że zwycięstwo nie przyszło łatwo. Były momenty takie, że Lech miał naprawdę 100% sytuację, ale my te ciężkie momenty przetrwaliśmy i decydująca akcja na koniec, taki zadany cios, nokautujący, że tak powiem. Cieszymy się, że u siebie po tej porażce z Termaliku niepotrzebnej zdołaliśmy zdobyć 3 punkty i coś, jesteśmy cały czas w górnej części tabeli i to kontynuujemy dalej. Bo to jest klasowa drużyna, z nimi zawsze się ciężko gra, mają klasowych piłkarzy i z takimi zespołami zawsze będzie ciężko. Zmartwiony Szymon Pawłowski mówił, jak niewiele zabrakło Lechowi do zdobycia choćby punktu. Zagraliśmy dobre spotkanie, no niestety nie wywozimy punktów. Za 3 dni mamy kolejne ważne spotkanie, więc jak najszybciej będziemy się przygotować do kolejnego spotkania. Dzisiaj daliśmy się wszystko, nie udało się i wracamy z niczym. Na zakończenie 9. kolejki jutro Arka Gdynia zagra u siebie z Krakowią. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran drugi raz z rzędu zostali rajdowymi mistrzami Europy. Polacy zapewnili sobie tytuł, zajmując 4. miejsce w rajdzie Lipawy na Łotwie. Na mecie Kajetanowicz nie krył radości. Marzyłem o tym, to był bardzo trudny sezon dla nas. Pracowałem bardzo ciężko każdego dnia. Czasami było trudno, ale to był sen, teraz się spełnia. Myślę, że każdy członek zespołu zasłużył na ten sukces, bo bardzo ciężko pracował.
Przed ostatnim rajdem sezonu, który za 3 tygodnie odbędzie się na Cyprze, Kajetanowicz ma 61 punktów przewagi nad drugim Rosjaninem Aleksiejem Łukianiukiem, dlatego może już dziś cieszyć się z kolejnego tytułu Mistrza Europy. Polskie siatkarki pokonały reprezentację Węgier 3-1 w ostatnim meczu turnieju eliminacyjnego przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwone były najlepsze na Węgrzech, odnosząc 3 zwycięstwa. Wcześniej Polki pokonały Estonki i Finki. Drugi eliminacyjny turniej tej grupy zostanie rozegrany w najbliższy weekend w Bielsku-Białej. Bezpośredni awans do Mistrzostw Europy zapewni sobie zwycięzca łącznej klasyfikacji, a drugi zespół zagra w barażach. Żużlowcy Getwell Toruń wygrali ze Stalą Gorzów 49-41 w pierwszym finałowym meczu Ekstraligi. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Chris Holder i Greg Hancock po 11. Rewanż za tydzień w Gorzowie. A w pierwszym meczu o brązowy medal Falubac Zielona Góra wygrał na wyjeździe z Betardem Spartą Wrocław 48-42. Polskie Radio 24. To już ostatnia godzina niedzielnego programu w Polskim Radiu 24. Prawie 12 minut po godzinie 23. Czas na kulturę. Kultura nie całkiem osobista. Dobry wieczór, Magda Mikołajczuk. Dziś w magazynie Kultura nie całkiem osobista poeta opowie o obserwowaniu ptaków i pisaniu o nich. Krytyczka sztuki o najbardziej oryginalnych nakryciach głowy w historii ludzkości, a panna Marple i Herkules Poirot wyjdą na chwilę z radiowego archiwum. Kultura nie całkiem osobista. Przede mną tomik wierszy, na którego okładce jest piękny rysunek dzięcioła zielonego, a w środku wiersze, w których ptaki może nie są głównym tematem, ale bardzo często się pojawiają. To jest tomik wierszy Jakuba Kornhausera Drożdżownia, za który pan Jakub otrzymał tegoroczną nagrodę imienia Szymborski. Jakub Kornhauser jest w krakowskim studiu Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Jest pan literaturoznawcą, poetą, tłumaczem, więc tak sobie myślę, że nie tylko obserwacja ptaków, ale też obserwacja językowej strony dotyczącej ptaków to jest wyjątkowa przyjemność, no bo nazwy ptaków to często są jak gotowa poezja, taki na przykład świergotek samotny, albo kamusznik zwrotek, albo makolągwa, to jest jedno z moich ulubionych ptasich słów. Tutaj usta układają się, jakby człowiek smakował pyszną belgijską czekoladkę, a z makolągwą to ja pozwolę sobie na taką prywatne zwierzenie. U mnie w domu używało się tego słowa jako takiej żartobliwej, serdecznej przygany. To znaczy, jak ktoś zbroił, to słyszał: ach, ty makolągwo jedna. Ja nie wiem, skąd to się wzięło. Być może chodziło o to, żeby tak intrygującego i pięknie brzmiącego słowa móc używać jak najczęściej. Stąd takie użycie. Ja dopiero po paru latach w dzieciństwie dowiedziałam się, ze zdziwieniem zresztą, że makolągwa to ptak. Jak pan jako człowiek słowa podchodzi do tych nazw ptaków, czy jako obserwator ptaków już się pan specjalnie nie przejmuje, nie ekscytuje tym nazewnictwem? Ja się ekscytowałem nazwami ptaków rzeczywiście w dawnych czasach. Jako dziecko robiło to na mnie wrażenie. Byłem czytelnikiem takiej słynnej w latach 80. Być może nadal niektórzy czytelnicy pamiętają książki Jana Sokołowskiego Tajemnice ptaków. To była bardzo ładnie ilustrowana takimi rycinami czy ilustracjami ołówkiem, że tak powiem, jednobarwnymi. Książka opowiadająca tyleż o rozmaitych gatunkach ptaków, co o hodowli ptaków. Autor opowiadał o swoich wróblach i papuszkach oraz harcach, które wyczyniają z lusterkami, wiszącymi łańcuszkami i piłeczkami. I rzeczywiście tam było dużo nazw ptaków, które mnie wówczas fascynowały. Natomiast chyba aż tak wielkiej wagi do tego nie przywiązywałem. Dzisiaj, kiedy jeżdżę na rowerze czy chodzę po górach i widzę jakieś ptaki, to nawet nie bardzo interesuje mnie, jak ten ptak mógłby się nazywać. Większość ptaków kojarzę, przynajmniej takich bardziej popularnych. Natomiast ich nazwy to już jest drugorzędne. Skupiałem się pewnie i skupiam nadal na ich kształcie, na ich wyglądzie, na ich zachowaniu. Z takich ciekawych być może nazw czy nazewnictw, które kojarzą się z ptakami, to nie nazwa ptaka, a raczej nazwa odgłosu wydawanego przez ptaka mnie najbardziej fascynowała. To znaczy czarci chichot,
który wydaje z siebie ów dzięcioł zielony, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. To jest bardzo donośny głos, który ów dzięcioł wydaje, kiedy przywołuje inne ptaki tego gatunku, a czasem kiedy jest zaniepokojony i często rozlega się on nie tylko w lasach, gdzie dzięcioł zielony czuje się średnio komfortowo, a w parkach, tam gdzie nie ma wielu drzew. Zresztą w mojej książce pojawia się moment, w którym przywołuję ów czarci chichot, mianowicie w jednym ze zdań prozy poetyckiej Drożdżownia, z tego co pamiętam, pojawia się właśnie zdanie: ojciec nigdy nie chciał uwierzyć, że dzięcioł śmieje się jak człowiek. Rzeczywiście śmiech tego dzięcioła zielonego jest na tyle jakiś taki intensywny i inny niż wszystkie pozostałe odgłosy wydawane przez ptaki, które możemy zaobserwować wokół siebie, że oddziaływuje na wyobraźnię i jakoś powoduje, że zapamiętujemy ten odgłos nawet tak jakoś mimochodem. Ale jeszcze muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest jedna nazwa ptaka, która mnie zawsze fascynowała. To znaczy, to był lelek kozoduj. Zawsze zastanawiam się, dlaczego, o co chodzi z tym lelkiem kozodojem? No właśnie, ja też się kiedyś zastanawiałam. No lelki to jest gatunek ptaków, które bardzo mają bardzo mały dziób, ale bardzo szeroko potrafią go otworzyć. I według jakichś podań czy legend, lelki nocą, ponieważ to są ptaki nocne, zakradały się do obór i wysysały mleko z wymion kóz czy krów. To znaczy się legenda, no to nie jest fakt, lelek nie żywi się mlekiem. Trudno mi sobie to wyobrazić technicznie, prawdę mówiąc. No oczywiście, że tak, nie. Lelek żywi się drobnymi owadami, które łapie w locie w nocy, komarami, jakimiś muszkami, więc to zupełnie jest wyssana z wymienia, tak, właśnie historia. W przypadku takich nazw tego typu istniało zawsze prawdopodobieństwo, że to nie jest jego prawdziwa nazwa, że to niemożliwe, żeby tak się nazywał się lelek kozoduj, prawda? No ale tak jest rzeczywiście. Znaczy, no to jest nazwa gatunkowa tego ptaka. Na przykład, mamy mewę śmieszkę na przykład. Taka chyba mewa pojawia się w moim tekście. Chociaż nie chcę teraz wymyślać, bo uważni czytelnicy pewnie pamiętają ten moment. Czy chce pan powiedzieć, że pan nie pamięta wierszy, które pan napisał? Bo tak nie pamiętam wszystkich wierszy. Coś tak czuję. Ale ja mam tomik przed sobą i za chwilę przeczytam, rewelacja. Bo pan najwyraźniej ma problemy z pamięcią. Nie, ale chyba rzeczywiście jest taki moment, w którymś z tekstów, które napisałem, a może tak się wyrażę, nie wiem, czy to są teksty z tego tomu, jest o mewie, która je kaszankę. A to nie w tym tomie. Nie, to, na nie, pewno. To chyba nie ma. To w takim razie będzie w następnym tomie, już zapowiadam, premierowo nowy tekst. No i co z tą kaszanką? Co z tą kaszanką? Mieszkałem kiedyś przez pewien czas w Antwerpii w Belgii, w mieście, które, no, można powiedzieć portowym, no jak wiemy, Antwerpia jest jednym z największych portów na świecie. Tam dużo kręciło się właśnie mew i rybitw, takich dużych rybitw po mieście. Ja mieszkałem w centrum miasta i właścicielka mieszkania, w którym mieszkałem, częstowała mnie smakołykami przyrządzonymi własnoręcznie. Różnymi kiełbasami, kaszankami i tego typu produktami, których ja specjalnie nie jadłem. Ja jakoś nie przepadam za jedzeniem mięsa i wędlin. A nie chciałem robić przykrości właścicielce, więc pobierałem od niej te kaszanki, balerony i wystawiałem za okno. Mieszkałem w mieszkaniu na poddaszu, w takim na ostatnim piętrze niedaleko morza. I któregoś ranka obudziłem się jakoś tak dziwnie wcześnie, bo słyszałem jakieś chrobotanie za oknem, które było zasłonięte z żaluzją czy roletą. Kiedy odsłoniłem roletę, zobaczyłem gigantyczne oko rybitwy i zakrwawiony od kaszanki dziób, który pożerał z szybkością Usaina Bolta kaszankę. I jakoś tak na mnie podziałał ten widok, że do tej pory jakby takim obrazem, który przywołuje we mnie rozmaite traumy, jest właśnie obraz rybitwy z zakrwawionym dziobem. Ten zakrwawiony dziób swoją drogą wcale nie był zakrwawiony. No bo kaszanka rybitwy nie jest czerwona, jest taka czarna bardziej. No właśnie, ale bardziej czarna, tak. Rybitwy mają końcówki dzioba czerwone po prostu, więc wydawało mi się, że to jest krew. Swoją drogą, muszę powiedzieć, jeszcze tak być może dodam o tych rybitwach w Antwerpii, widziałem tam jedną ze straszniejszych scen ptasich, które mogę sobie przywołać teraz pamięcią. Mianowicie widziałem dwie rybitwy, które ciągnęły po chodniku przy dworcu w Antwerpii martwego gołębia.
to pamiętam, że to też jedna z takich scen strasznych, które do mnie wracają w koszmarach. Wie pan co, miało być przyjemnie o ptakach, o obserwowaniu ptaków. To nie, no, to jest jakieś przyjemne sprawy. O tym, że ludzie, którzy są tak zwanymi birdwatchersami, czyli no chyba nie ma innego odpowiednika w polskim języku niż po prostu obserwatorzy ptaków, ale może jest, że to są tacy ludzie blisko przyrody, niekonfliktowi i tak dalej. W tym kierunku mieliśmy pójść. Ale może teraz przeczytam ten wiersz, którego pan nie pamięta, dobrze? Jeden z wielu, który pan nie pamięta. Tytułowy wiersz z tomiku Drożdżownia. W starym budynku, gnieżdżącym się pod kominami, mieszkał zielony dzięcioł, głuchy jak pień. Przez rozbite okna wrzucaliśmy mu chleb i mrówki. Wszędzie walało się drewno, a tynk na ścianach przypominał zwoje tory. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że w ruinach nad rzeką ukrywa się mała burznica. Butwiejące liście pachniały drożdżami. Obserwowaliśmy, jak naszym trzewikom namakają nosy. Ojciec nigdy nie chciał uwierzyć, że dzięcioł śmieje się jak człowiek. Zresztą mieszkały tam też inne ptaki, nie większe od kciuka. Była jesień, a śnieg spadł dopiero w marcu. No i właśnie o to zdanie, ojciec nigdy nie chciał uwierzyć, że dzięcioł śmieje się jak człowiek, chciałam pana zapytać, już pan o tym wspomniał. Ojciec, czyli Julian Kornhauser, wybitny polski poeta, który 20 września, czyli za dwa dni, obchodzi 70. urodziny. I to było tak, że w ogóle miłością do przyrody, do ptaków też, zarazili pana rodzice, tak? To prawda. Od najmłodszych lat dzieciństwa pamiętam, że wyjeżdżaliśmy z rodzicami na wycieczki jednodniowe, na jakieś dłuższe wyjazdy. No, bardzo wiele tygodni spędzaliśmy każdego roku w Tatrach. Stąd też przyroda tatrzańska i te ptaki, które da się zaobserwować w Tatrach, są mi chyba najbliższe. Z tatą to było tak, że tato nie ma jakiejś pamięci do ptaków i pamięci do nas ptaków, ale rzeczywiście zawsze miał dobre oko do tego, co w przyrodzie się porusza. I zawsze zauważał jakiś ruch w gęstwinie drzew czy krzewów i wtedy zawsze okazało się, że tam jakiś cenny ptak, którego na co dzień byśmy nie zauważyli, się skrada. Udawało się zauważyć dzięcioła czarnego na przykład, który kuł dziuple. Pamiętam w Gorcach pierwszy raz widziałem dzięcioła czarnego. Dzięcioł czarny jest piękny, jest bardzo dużym ptakiem. Cały czarny, z czerwoną czapeczką, ale rzeczywiście jest gigantyczny, jak na dzięcioła oczywiście. Ale takim moim marzeniem i właściwie zaszczepionym przez mojego tatę podczas wędrówek górskich jest chęć zobaczenia pomórnika. Pomórnik to jest najbardziej charakterystyczny ptak dla Tatr, czy to w ogóle dla wysokich gór, no ale w Polsce dla Tatr. Jest to ptak, którego praktycznie nikt nigdy nie widział. Żyje bardzo mało tych ptaków w Polsce, to są pojedyncze pary lęgowe, ale one żyją na najbardziej niedostępnych półkach skalnych, na najwyższych szczytach Tatr. I jedynymi ludźmi, którzy widują pomórniki, są taternicy, którzy właśnie wspinają się tymi niedostępnymi dla zwykłego śmiertelnika ścianami. I według ich obserwacji pomórniki z dużą sympatią przyglądają się ich wyczynom na ścianach skalnych i tylko z relacji taterników, wspinaczy, wiemy mniej więcej, jak pomórnik wygląda, jak się zachowuje. Legenda pomórnika jest wśród wspinaczy żywa wciąż. Wszyscy chcą zobaczyć pomórnika, ale nikomu się to nie udaje. Czyli pomórnik to jest taki ptasi yeti, podobno istnieje, ale nikt go tak, ale nie zostawia nie widział, takich tak? śladów chyba. Tak, trochę nie zostawia takich śladów. Zostawia. Trochę mniejsze zostawia. Takimi legendami też są spotkania mojego taty z niedźwiedziem. Zawsze tata opowiadał, że co tylko wychodził w góry, to potem przychodzi i mówi, że widział niedźwiedzia. Jakoś tak zapamiętałem z dzieciństwa te opowieści i robiły na mnie gigantyczne wrażenie. Wykształcił we mnie poczucie winy. Jeśli ja idę w góry i nie widzę niedźwiedzia, to czuję tak strasznie rozczarowany, że nie mogę spać potem przez kilka dni. Ale rzeczywiście udało mi się kilka razy zobaczyć niedźwiedzie, czy mieć bliskie spotkanie z niedźwiedziem, z tym, że nigdy te niedźwiedzie nie były mną zainteresowane, więc też czułem się jakoś tak troszeczkę rozczarowany. Może pan powinien się troszeczkę utuczyć, to wtedy ten niedźwiedź byłby bardziej panem kulinarnie zainteresowany.
No może, może bym mnie w ogóle zauważył wtedy, tak, tak. No ale, ale malutki pan nie jest w sensie wzrostu, więc nie przesadzajmy. No, no myślę, właśnie, że jednak chodzi o ten dopływ kalorii ewentualnych. I proszę się nad tym zastanowić, skoro te spotkania z niedźwiedziem jednak są dla pana ważne. A czy pana ojciec, Julian Kornhauser, w którymś ze swoich wierszy te rzekome, nieustanne spotkania z niedźwiedziami w czasie górskich wycieczek zawarł? Chyba nie. Nie pamiętam. Natomiast pamiętam jeden wiersz taty z jego ostatniego tomiku wierszy pod tytułem Origami z 2007 roku, pod tytułem Kwiczoł. Jest to bardzo ładny wiersz o jednym z ptaków, które są w sumie częstym gościem w miastach. Kwiczoły są bardzo ładnymi ptakami, trochę większymi od kosów, podobnymi do nich, należącymi do tej samej rodziny drozdów. No i tata napisał bardzo ładny wiersz o kwiczole, właśnie o gościu, który przylatuje co dzień na ten sam krzak dzikiej róży, ale nikt nie wie, jak się nazywa. I podmiot tego wiersza właśnie mówi, że zastanawialiśmy się, jak on się nazywa, szukaliśmy go między świergotkami i drozdami w atlasie ptaków i kiedy znaleźliśmy jego nazwę, on już odleciał i nie przeleciał więcej. To coś w tym stylu, jakoś trochę bezradnie próbuję zrekonstruować ten wiersz, chociaż go bardzo lubię. To dobrze ukazuje też postawę mojego taty, którą on mnie zaraził. Znaczy to nie jest do końca istotne, jak się dany ptak nazywa. Ważne jest to, żeby zauważyć jego obecność, zauważyć jego zachowanie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Ale ja to bym jednak się nie zgodziła, że te nazwy zupełnie nie mają znaczenia. Mają zwłaszcza dla takich osób, które są kompletnie zielone, jeśli chodzi o obserwacje ptaków, ale cały czas się zbierają, żeby przestać być aż tak zielone, czyli takich osób jak dla mnie. No ale oczywiście, jak powiedzieliśmy na początku, każdy, kto jakoś obcował z makolągwą w dzieciństwie, jakby, no to naturalne. No właśnie, i na przykład na jednym z portalu obserwatorów ptaków przeczytałam zaproszenie na podwarszawską wycieczkę w poszukiwaniu rzępołuchów i górniczków. No chyba się nie oprę. Wspaniale! No wspaniale, ale muszę powiedzieć jeszcze, że ten ptasi temat we współczesnej literaturze polskiej jest tematem jednym z kluczowych. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnim czasie powstały dwie bardzo ciekawe książki, powiedzmy eseistyczne, czy takie reportażowe na temat ptaków. Jest świetna książka Stanisława Łubińskiego, 12 srok za ogon. Autor jest właśnie takim birdwatcherem, który zajmuje się ptakami. Dużo obserwacji ptasich również zawiera Michał Książek, który w swojej książce Droga 816, za którą otrzymał literacką nagrodę Gdynia, opisuje też swoje spotkania z ptakami. Barbara Klicka, która wygrała w tym roku dwie wielkie nagrody literackie za swój tom poezji, nagrodę Gdynia, wcześniej nagrodę Silesius, jest wielką też ciekawą ptaków obserwatorką. Wymieniamy się naszymi odkryciami ptasimi i naszymi obserwacjami o tym, co zrobiły pustułki, które gniazdują w okolicach naszych domów. Basia mieszka w Warszawie, ja w Krakowie, ale ptasi zasób jest podobny w centrach tych dużych miast i oboje mamy szczęście. Obserwujemy walki wron z pustułkami i tego typu powietrzne zapasy. Czyli takie porozumienie krakowsko-warszawskie na niwie ptasiej, to wzruszające. Naprawdę. Bardzo dziękuję. Pan Jakub Kornhauser, literaturoznawca, poeta, tłumacz i, jak państwo słyszeli, znawca i wielbiciel ptaków, był gościem audycji z cyklu Kultura Niecałkiem Osobista. Bardzo panu dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Za parę minut w drugiej części audycji będziemy wspominać Agatę Christie, a potem z dr Moniką Małkowską, krytyczką sztuki, przyjrzymy się najbardziej zadziwiającym nakryciom głowy w historii ludzkości. Autopromocja. Radio 24. To będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie. Jak żyć? Razem z zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje. W Polskim Radiu 24 w każdy poniedziałek tuż po 23. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie.
Minęła 23.30. Paulina Łukawska, zapraszam. Amerykańskie władze wzmacniają środki bezpieczeństwa w Nowym Jorku. To skutek wczorajszego zamachu bombowego na Manhattanie, w którym rannych zostało 29 osób. W mieście, gdzie jutro rozpoczyna się szczyt ONZ, rozlokowanych zostanie dodatkowo 1000 żołnierzy Gwardii Narodowej. Gubernator Nowego Jorku, Andrew Cuomo, powiedział, że eksplozja była aktem terrorystycznym, ale jak dotąd nie znaleziono powiązań z międzynarodowymi organizacjami terrorystycznymi. W wybuchu rannych zostało 29 osób, ale wszystkie zostały już wypisane ze szpitala. Centralna Komisja Wyborcza uznała wybory parlamentarne w Rosji za zgodne z prawem. Rosjanie wybierali 450 deputowanych Dumy Państwowej i przedstawicieli władz lokalnych w 39 regionach. Cząstkowe wyniki wyborów wskazują na zdecydowane zwycięstwo rządzącej partii Jedna Rosja. Na to ugrupowanie zagłosowało blisko 48% wyborców. Do Dumy Państwowej wejdą jeszcze Liberalno-Demokratyczna Partia Rosja, Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej i Sprawiedliwa Rosja. Antyislamska Alternatywa dla Niemiec dostała się do kolejnego regionalnego parlamentu w Niemczech. W dzisiejszych wyborach w Berlinie ugrupowanie uzyskało jednak dużo słabszy wynik niż w innych landach. Landach według sondażu opublikowanego przez telewizję ARD Alternatywa dla Niemiec dostała w Berlinie 11,5% głosów, zajmując piąte miejsce. W niedawnych wyborach w landzie Mecklenburgia Pomorze Przednie Alternatywa dostała prawie 21% głosów. W Saksonii-Anhalt było to prawie 24%. Wybory w Berlinie zgodnie z oczekiwaniami wygrała socjaldemokratyczna SPD, zdobywając 23% głosów. Na drugim miejscu jest chadecka CDU Angeli Merkel z wynikiem 18%. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Miłosierdzie Boże było jednym z tematów środowej audiencji ogólnej w Watykanie. Papież zachęcił, by w chwilach zmęczenia i rozczarowania, jakie zdarzają nam się w życiu, pamiętać te słowa Pana, które dają nam wiele pociechy i pomagają zrozumieć, czy angażujemy nasze siły w służbie dobra. Audiencja ogólna w Watykanie miała szczególny charakter ze względu na obecność pielgrzymów z Rouen. To właśnie w tym francuskim mieście 26 lipca zabito księdza Jacques'a Amela podczas sprawowania przez niego Eucharystii. Dla tej szczególnej pielgrzymki Franciszek odprawił w środę rano mszę świętą. W homilii powrócił oczywiście do tych tragicznych wydarzeń. Śmierć księdza Jacques'a Amela jednoznacznie nazwał męczeństwem. Podobnie jak inni męczennicy, nie zaparł się on Chrystusa i z tego powodu zginął. Franciszek jednoznacznie potępił też zabijanie z pobudek religijnych. To okrucieństwo, które chce wymusić apostazję, jest, nazwijmy to po imieniu, szatańskie. Jakże byłoby dobrze, gdyby wszystkie religie powiedziały, że zabijanie w imię Boga jest szatańskie. Jak ujawnił potem dziennikarzom biskup Rouen Dominique Lebrun, Franciszek nazwał zamordowanego księdza Amela błogosławionym i wbrew prawu kanonicznemu polecił czcić jego wizerunki w kościele. Jeśli ktoś zwróci ci uwagę, że nie masz do tego prawa, to powiedz mu, że papież ci pozwoli, powiedział Franciszek biskupowi z Rouen. Również w środę w Watykanie zakończyło się spotkanie Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w reformie kurii rzymskiej. Jak powiedział nowy rzecznik prasowy Watykanu, Greg Berg, tym razem skupiono się na kongregacjach do spraw duchowieństwa, biskupów i edukacji katolickiej oraz na papieskiej radzie do spraw popierania jedności chrześcijan. Nowym tematem była też służba dyplomatyczna stolicy apostolskiej. Rozmawiano o formacji i zadaniach nuncjuszy ze szczególnym uwzględnieniem ich odpowiedzialności przy wyborze kandydatów na biskupów, powiedział Greg Berg. Kolejne posiedzenie Rady Kardynałów przewidziano na grudzień. Z Watykanu dla Polskiego Radia Krzysztof Bronk, Radio Watykańskie. W tym roku dzieło pomocy Ad Gentes świętuje 10 lat swojego istnienia. Od dekady z zebranych środków wspiera ono działalność ewangelizacyjną, edukacyjną, medyczną i charytatywną polskich misjonarzy. Przez ten czas udało się już sfinansować 1500 projektów, mówi dyrektor dzieła ksiądz Zbigniew Sobolewski. Każdego roku 200 kilkudziesięciu, w ubiegłym roku było to 217 misjonarzy, którzy zwracają się z prośbą o dofinansowanie ich działalności. To są małe granty do 2000 euro, ale to są dla misjonarzy, zwłaszcza w Afryce, czasami bardzo duże pieniądze, dzięki którym na przykład starcza im na roczne zaopatrzenie apteki przy ośrodku zdrowotnym.
zdrowia misyjnym, albo na przykład starczy im na wyżywienie dzieci w ochronce, którą prowadzą, albo na działalność świetlicy dla dzieci ulicy. Serwis przygotował Przemysław Goławski, a przedstawił Piotr Warszawski. Kultura nie całkiem osobista. Magda Mikołajczuk, kłaniam się Państwu ponownie. W tej części magazynu Kultura nie całkiem osobista krytyk sztuki dr Monika Małkowska opowie o kapeluszach, toczkach, turbanach i perukach, czyli o historii nakryć głowy. To za kilka minut, a teraz, jak zwykle w tej audycji, wybieram coś dla Państwa z archiwum Polskiego Radia. W tym roku mijają 4 dekady od śmierci klasyczki literatury kryminalnej Agaty Christie. Pobądźmy więc przez chwil parę z dwojgiem stworzonych przez nią detektywów, panną Marple i Herkulesem Poirot. Wbrew zasadom grzeczności, dajmy pierwszeństwo mężczyźnie. To jest fragment słuchowiska z 1956 roku, przygoda kucharki z klafem w reżyserii Andrzeja Łapickiego. Pani Todd, w tej roli Helena Buczyńska, prosi Herkulesa Poirot, gra go Stanisław Daczyński, i jego najbliższego współpracownika Artura Hastingsa, którego wcielił się Andrzej Szczepkowski, aby pomogli odnaleźć jej kucharkę Elizę, która zniknęła bez śladu. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani. Dobry. Proszę, proszę, spocznijcie panowie, tak. Ja już poczyniłam pewne kroki. Sama wybadałam, a nie. No, ja bym sam. No cóż, ja nie przeszkadzam. Tylko może najpierw powiem, co od tej dziewczyny wyciągnęłam. Słucham. Ania jest święcie przekonana, że naszą gosposię porwali handlarze żywym towarem. Kucharka zawsze ją ostrzegała przed nimi. Nie wąchaj niczego, mówiła, i nie jest żadnym słodyczy, choćby facet nie wiem, jak był uprzejmy. Tak. Więc ona sądzi, że wywieźli ją do Turcji albo do innego z tych wschodnich krajów.